Okej. Okay. Więc teraz Aladdin albo Al został schwytany. Dżin nie wiadomo w ogóle gdzie zniknął. I teraz będziemy grali Abu, czyli małpką Aladdina, można by powiedzieć. I tutaj mamy kontrolki, czyli kółkiem będziemy mogli atakować, X-em skaczemy. Double jump to jest podwójny X. Kwadrat to jest coś tam. Nie wiem co to jest, Project Lines. L1, R1 to jest... No generalnie poruszanie się, no. Dobra, jesteśmy Abu. I obecnie nie wiemy w ogóle co mamy zbierać. I'm scared of the dark. Bring me 3 candles and I'll make you a sleeping potion that will knock that guard out for hours. Dobra, to niewiele się żeśmy dowiedzieli, ale okej. Więc dobra, co tu możemy zrobić? To jest właśnie ostatni poziom, który u Pixela przechodziłem. Bo generalnie potem nie wiedziałem w ogóle co tutaj zrobić. Scram! Can't you see I'm busy guarding this prisoner? Okej. A co tutaj mamy? Mamy tutaj Ala. A nie, papugę. Please, do I have to tell this to every single primate that comes in here? You can't leap to higher ledges by doing a double jump off the walls for Pete's sake. Nie, jakiego Ala, Boże? Chodziło mi nie o Ala, tylko wiecie o kogo. O Gina. No i tak możemy się... Tak możemy się, że tak powiem, do góry dostać, jak widzicie. To jest bardzo prosta mechanika. W ogóle zapomniałem, że ten poziom teraz jest grany. Bo ogólnie to jest ostatni poziom, jaki kiedykolwiek w ogóle przechodziłem. Nie, przepraszam, nie. Kiedykolwiek nie. Tu ostatnio u Pixela stanąłem, ale kiedykolwiek to jeszcze nie teraz. To jeszcze trochę nas zdzieli, że tak powiem, od tego poziomu. Tylko najpierw spróbujmy się dostać do tego Red Gema. Nie wiem, czasami mi się wydaje, że jest lekkie opóźnienie w skoku. Takie odnoszę wrażenie. Może jest delikatne opóźnienie, mam nadzieję, że nie. Ty, a może właśnie trzeba zrobić to w taki sposób? O, koleś się prawie zbagował w ścianie. Dawaj. Zaraz ci dojadę, gnoju. No, widzicie jak go dojechałem? Bardzo ładnie. Dobra, 50 monet mamy do zebrania. Tą beczkę da się przesunąć? Nie, nie da się. Nie da się, kurczę pieczone, przesunąć. Ale muzyczka, która tutaj leci, jest naprawdę bardzo fajna. Wiecie co? Czekaj ta chwilę. Trochę w tej bluzie to za gorąco, bym powiedział. A teraz zobaczmy, co i jak i gdzie będzie. Dobra. Na razie nieważne. Na razie sobie darujmy tego Red Gema. I tak pewnie po niego wrócimy. Co tutaj mamy? Mamy dużo monetek. Tutaj bardzo dużo monetek. No i możemy go tak atakować kółkiem. Bo niby kwadratem też możemy atakować, ale nic mu to nie daje za bardzo. W sensie żadnych obrażeń, jakichś mu obrażeń nie zadajemy. Dobra, padł śmietnik. Teraz szybko na łańcuchy trzeba się dostać. Ponieważ tam u góry coś chyba było. Nie, nic nie było. Myślałem, że łańcuchami możemy się dostać. Dobra, tu nic nie ma póki co. Jest to jedynie beczka, ale beczki na razie tykać nie możemy. I tu u góry są monetki. Bierzemy co nasze. O, i tutaj właśnie stanąłem u Pixela. O, checkpoint, elegancko, fajnie. Okej, możemy teraz właśnie sobie to przesunąć, bo raczej stamtąd byśmy nie doskoczyli. Taka jest prawda. Teraz będziemy mieli bliżej, żeby doskoczyć. Yeah! Mamy... Genie Tokena.
Nietoperze to nawet nie mam zamiaru tykać póki co. Niech sobie tam kurde żyją w swojej nieświadomości. Jeżeli chodzi o ten poziom, to nie pamiętam wspomnieć za dzieciaka z tego poziomu, z tej sekcji. Niestety, więc tutaj wam się niczym nie pochwalę. Ale wiem, że bardzo szanuję soundtrack, tak jak zresztą z poprzedniego poziomu. Dobra. Myk, myk, myk. 1 na 3, dobra. Musiałem aż szybko sprawdzić, ile mamy tutaj dokładnie red gemów do zabrania. I teraz tak, przesuwamy, 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 bo musimy jeszcze zobaczyć, co tam jest dokładnie. Co sobie odblokujemy. Może nam się uda potem tamtego red gema zdobyć, to by było już fajnie. To byśmy mieli kolejny czerwony klejnot zebrany. I byśmy mogli, kurcze pieczone, zobaczyć. Zobaczymy, co tam dzisiaj jeszcze nam uda się wyskrobać. Możliwe, że po tym poziomie zakończymy sobie sesyjkę. No tak mówię, chcę standardowo do tej godzinki dojść. A, dobra, musimy zbierać te świeczki. Okej, mamy jedną zebraną. Tu żadnej już nie widzę świeczki. Więc możemy opuścić to miejsce. Dobra, tu nic nie ma. Tu jest jedynie krzesełko, ale krzesełko nam się na nic nie przyda. Więc zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Ale koncepcja na kurde lochy jest naprawdę bardzo fajna. Szczególnie, że lochy w Falladynieno występowały, więc ma to sens. Nie jest to jakaś lokacja z dupy totalnie. Tylko faktycznie jest to lokacja, która występowała również i w filmie animowanym. A więc chylę czoła, że tak powiem. Ech, bat! Why do they always have to be bats? Avoid them by pressing the duck button! Dobra, zamknij mordę. Bardzo chylę czoła do twórców. Za coś takiego, za taki zabieg. Dobra, 2 na 2. I tu mamy. Widzicie, patrzcie, jak schowany kurde red gem. O kurde. Ale sprytnie schowane. Dobra, ale na szczęście udało mi się to zebrać. I teraz taka ciekawostka. Bo może wiedzieliście o tym lub nie, chociaż raczej wątpię, bo o tym nie mówiłem. Ale za dzieciaka właśnie tutaj tego red gema ominąłem i nigdy nie potrafiłem go znaleźć, nie? Przysięgam, myślałem, że mi się gra zbugowała. I się okazało, że się gra nie zbugowała, tylko po prostu no nie mogłem znaleźć tego kurde pieprzonego red gema. Dobra, dwa świeczniki mamy. Z trzech. Dobra. Teraz daliśmy dupy. Ale na szczęście nam się zapisują te red gemy, tak więc o to nie musimy się martwić. To będzie chyba jeden nawet z krótszych poziomów. Tylko trzeba będzie tamtego kurde red gema zdobyć. To będzie dosyć interesujące, nie powiem, że nie. Ale zanim polecimy tam... Dobra, tu już wiem, co to jest. Dobra. Won mi z tym. Zobaczmy najpierw tutaj. Dobra, tam mamy drzwi, które są tak czy siak zablokowane. Ale nie, mamy tu... A, widzicie, tu już ostatni świecznik jest. Moglibyśmy teraz tam wrócić do tego strażnika, ale ja nie chcę jeszcze tego robić. Ponieważ jeszcze zostanie nam ostatni red gem do zabrania. Kurde, ten soundtrack jest naprawdę epicki. A te ostrza, które tutaj były przed chwilą, to jest taka kurde... Takie gówno totalne, że to jest szok, no nie? Bez kitu. Uniknąć tego to naprawdę cud, żeby to uniknąć. I przy okazji nie oberwać. Tak jak to ja mam. Więc zostaje nam tylko już red gem do zebrania, nic więcej. Ostatni red gem. I elegancko będzie. Będzie w pytonga.
Coś ja tutaj chciałem zrobić. Chyba tamtych, tak, tamtych chciałem jeszcze unicestwić, żeby do totalu nam się zaliczyło. Więc zrobimy to. Pojedziemy z tymi gostkami jak kurde trza. Dobra. Padł. I teraz ostatni. Okej, okay. Obaj padli, tutaj nic nie ma. Ponieważ tutaj jest ściana, która jest zablokowana. Znaczy ściana, która jest zablokowana, po prostu stojąca ściana. Nic więcej, nic nadzwyczajnego. I co? Teraz możemy iść tędy. Tędy, tędy, tędy. I do Red Gema. Ostatni Red Gem, teraz skupienie, żeby go zdobyć. Proszę bardzo, udało się, kurde. Trzeba było troszeczkę pokombinować z tym L1, L1, ale się udało. Nareszcie. Dobra. To nie to. Nie do tego miałem podejść. Miałem do tego podejść. Thank you. Take this sleeping potion that's craftily disguised as the god's favorite drink. Okej, dostaliśmy drink, więc teraz możemy chyba temu strażnikowi to zanieść. Ah, so refreshing. Can you watch this guy in the cell for a second? Dobra, on sobie pije. Bierzemy klucz. I uwalniamy Ala. Dokładnie tak. Dobrze, poszło. Dobrze, mamy 100% ładnie zrobione. Dobra, zobaczmy co tutaj teraz będzie na nas czekać. Dodatkowe życie. Elegancko. Raczej życia. No i 3 razy Jin wyleciał. Spin again. Dobra. Zobaczymy co teraz będzie. Znowu kurde te? Ekstra życia? Kurczę. Elegancko. To trochę tych żyć, żeśmy sobie zebrali. Co teraz będzie? Co to teraz będzie za runda? Whoa! Small surfy dude, this course is radical. To get the 50 coins, in 45 seconds, you must pull off the required tricks at the 7 jump points. 360 degrees equals one full spin. And 720 degrees equals two full spins. Get my drift? 3, 2, 1, surf's up! Kurde ty! Nie pamiętałem tej rundy bonusowej, o Jezus Maria. Dobra, jest, mamy tutaj. Dobra, 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 jest? Jest. Jezus Maria. O kurde. Zesrany byłem, że mi się nie uda. O Jezus Maria, dobra, ale w końcu mamy spokój. Chociaż teraz mówię, będą trudniejsze te rundy bonusowe, tak więc musimy się na to przygotować, że będzie ciężko. Level 2. The dungeon.